Cześć, witam ponownie. No trochę już od dłuższego czasu nie chodziłem, ale dzisiaj udało się w końcu. Mam wolny dzień. Znalazłem pole, mam pozwolenie od właściciela. Także mam nadzieję, że coś ciekawego będzie. A jak nie będzie, to samo to, że pochodzę, to będę zadowolony. Super. To widzimy się na miejscu. Hej. Także jestem już na miejscu, dojechałem, tylko sprzęt wyciągam, rozpakowuję się i widzimy się przy pierwszym dołku. Hej. No i jesteśmy przy pierwszym dołku. Wyskoczyła fibula. Nie, żartuję. Jakieś coś. Mosiądz chyba raczej. Ładny sygnał był. Nie wiem. Kawałek czegoś, klamerki może, czy jakiegoś kucia, nie wiem. A jestem tutaj właśnie na takim polu. Wszystko przygotowane do orania. Bornik wyrzucony. Będzie orane. Trochę pogoda wieje, ale to nie przeszkadza. Dobra, widzimy się przy kolejnym. Hej. Drugi dołek i wyskoczyło takie coś. Nie wiem, co to jest. Mosiądz. Mosiężne. Nie wiem, jakaś przykrywka czy coś. Jakby ktoś wiedział, to proszę pisać w komentarzach, od czego to mogło być. Kurde, wkurcza mnie trochę, bo są pastuchy naokoło. Jest pastuch i strasznie wykrywacz. Słyszycie jak? O. To jest denerwujące. Każdy sygnał trzeba przejść dwa razy machnąć. To takie dziurko jeszcze na wylot. Dobra, widzimy się przy kolejnym. Kolejny dołek. Wyskoczyło takie coś. Jakiś dzwoneczek był czy coś, nie wiem. To wygląda mosiężne. Od czegoś to na pewno było, ale nie wiadomo od czego. Do następnego. Kolejny dołek i wyszła klamra. Raczej część od klamry. Ale musiała być duża. Też mosiężna. I tak to wygląda. Dobra, idziemy dalej. Tym razem wyskoczyło guzik, a myślałem, że to jest moneta. Byłem na bank prawie przekonany, że to moneta, ale guzik jest fajny, jest taki, widać końcówki takie są fajne, jakby pozłacane, jakby nie wiem, ale duży guzior taki, a myślałem, że to będzie hibernia, bo taka cienka blaszka wyskoczyła, ale trudno, dobry chociaż guzik. Na razie nic takiego ciekawego nie było. Na razie żadnej monetki jeszcze. Ale mam nadzieję, że coś wyskoczy. Ciekawego. Dobra, idziemy dalej. Wyskoczyło takie coś. To chyba kółko jest. Ale ciężkie. Jakiegoś chyba pociągu metalowego. Złoty pociąg. Nie w Polsce, a w Irlandii. No, tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Na razie żadnej monetki jeszcze nie było. Mam nadzieję, że wyskoczy coś ciekawego.
Do następnego. Hej. No jest oczekiwana. Pierwsza monetka. Yes! Ale nie wiem, co to jest za moneta. I to jest jakaś stara, bardzo stara. Pierwszy raz taką widzę. Zaraz ją trochę przeczyszczę, mam wodę. I zobaczymy, co to jest. Ale już jest super. Jak to monetka, to zawsze cieszy. Zobaczymy, co to jest. Zaraz umyjemy. O, piękne coś. Wow. Nie mam pojęcia, co to jest za moneta. Pierwszy raz taką widzę. Albo to jest moneta, albo to jest token. Coś tu pisze, ale co? Ale piękna. W domu... O, jest data. 1792 rok. Wyskoczyło. A, to wiem, co to jest. Nie, nie wiem. Kobieta jakaś siedzi, ale to nie na wózku. No nie wiem, obczyszczę w domu, zobaczę dokładnie. Ale jest super moneta, cieszę się bardzo. Dobra, jak jest monetka, to znaczy, że będzie więcej. Idziemy szukać dalej. Hej. Tym razem wyskoczył guzik. Jakie są inicjały? Coś tam z tyłu jest napisane. Z przodu też coś tam niby jest, ale... Ale nie chcę mi się tego też czyścić. W domu wyczyszczę, to zobaczę lepiej. Bo powiem, że jest tak zimno, że jest tak wiatr zimny, mroźny, że normalnie czasami aż rąk nie czuję. Ale to nic. Damy radę. Jeszcze kawałek. Jeszcze dopiero przeszłem. Może 1/4 pola, a jeszcze ile tam zostało. Także warto, jak wskoczyło coś. Guziczek, tam monetka. To warto pochodzić. Dobra. Nie zanudzam, idę dalej. Hej. Tym razem takie coś wskoczyło. Nie wiem, co to jest. Do czego to może służyć? Nie wiem, jakiś... Pokrywka, nie wiem, jakaś zatyczka, czy... Nie wiem, czy to jakaś duża pineska, nie mam pojęcia. Jakby ktoś widział, to proszę o komentarz. Czy wiedział, co to jest? To ja chętnie też się dowiem. Kurczę, też zaczyna jeszcze kropić. I normalnie pogoda zaczyna się robić do dupy. Ale nic, damy radę. Widzimy się przy następnym. Hej. Tym razem takie coś wyskoczyło. Nie wiem, co to jest. Jakaś pokrywka od czegoś. Jakieś śrubki były wkręcone. No to taki otworem. Na pewno coś od czegoś. Dobra. Idę dalej, zmarzłem. Muszę się ruszać. Widzimy się dalej przy następnym. Hej. Tym razem wyszła łuska. Tył łuski od shotguna. Idziemy dalej. Mam tu sygnał taki wykupiony na żywo. Zobaczymy, co to jest. 42, 43, 45. Zobaczymy. Wykopię to z wami na żywo. Cokolwiek to będzie. A co to będzie? To się zaraz przekonamy. O, coś tu jest. Coś tu mamy okrągłego. Nooo! Wie.
co to jest, nawet nie mam pojęcia. Nie wiem, jakieś prążki, jakiś gwóźdź. Mosiądź, to jest na bank. Ale to nie jest rurka miedziana, bo tutaj się zwiększa, zwęża, a tutaj jest grubsza. No nie wiem. Dobra, w domu się wyczyści, to chyba lepiej będzie widać. Do następnego. Tym razem wyskoczyło to. I to jest chyba pokrętło dla naftowej, się nie mylę. Tu takie trybiki, a tutaj jest to kółeczko zgięte. Na pewno to jest. Tak, ja stawiam, że na to. No a jeżeli ktoś wie lepiej, no to też się dowiem chętnie, ale raczej to jest pokrętło. Stawiam na pokrętło. Dobra, idziemy dalej. Jest i druga moneta. W końcu wychodziłem, ale nie wiem, co to jest. Coś tu pisze, ale zaraz to przemyjemy. Georgius, to? Co to jest za moneta? Coś się Georgius? Oj. Spadło mnie. Kurczę. George, ale... No, nie mam takiej jeszcze. Taka malutka hibernia? Niemożliwe, co to jest za moneta jest w ogóle? Dajcie mi chwilkę. Tak, to jest jakiś George. Ale widzę głowę. No ale zobaczymy w domu, lepiej wyczyszczę. Ale to jest George. George III. I to może być serberko. Tak. Pierwszy raz taką monetkę znalazłem tutaj. W Irlandii. Taką małą. W hibernie zazwyczaj większe George, ale... Ten jest mały. No to jest super. Oby tak dalej. Do następnego, hej. Mam kolejny sygnał. Ciekawy. 65 stałe. Wykopię z wami, zobaczymy, co to jest. Jeszcze sprawdzę pointerem. O, coś małego. Dobra. Co ta ziemia irlandzka kryje? Jeszcze głębiej. Z tej strony.
wygrzebane. O, co nam kryje. Kawał tego ołowiu. No ale ładny był sygnał. A już myślałem, że moneta. No ale cóż, trzeba kopać takie sygnały. Dobra. Następnego. Tym razem takie coś wyskoczyło, jakieś denko. Nie mam pojęcia, co to jest. Może ktoś mądrzejszy będzie ode mnie, to będzie wiedział. Mosiądz. Mosiężne. Nie wiem, co to było. Jakieś, może od maszyny? Nie mam pojęcia. Ups, jeszcze spadło. Też jakby ktoś wiedział, to proszę pisać śmiało. Chętnie się dowiem. Dobra, idziemy dalej. Tym razem krzyżyk wyszedł. Szkoda, że nie cały. No i szkoda, że to nie srebro. Tak wygląda. Z tyłu też tak samo. No szkoda, że jest pęknięty. Fajny fant. Dobra. Widzimy się przy kolejnym dołku. Jestem już w aucie. Zakończyłem już, bo tak się zrobiło zimno, że nie dało rady już normalnie chodzić. Palce to mi podrętwiały. No i zaraz ciemno się szybko robi, to także... A jeszcze pola i tak nie przeszłem. Bo zostało tam jeszcze mniejsza połowa do przejścia. Także będzie jeszcze na następny raz. Dobra, to widzimy się na tym małym podsumowaniu. Hej. Cześć, witam na podsumowaniu. Szału nie było. Najważniejsze to wyszła monetka. To jest tak zwany half penny Kamak token z 1792 roku. Może będzie widać. O, nie wiem, czy widzicie, ale ostrość trochę łapie, no ale raczej chyba będzie widać. Jak to się dobrze przypatrzy, to będzie widać. To jest taka monetka. Druga moneta. To jest jedna druga pensa, George III. To jest moneta wybita w Irlandii, bo też były bite w Anglii. Ta jest widać z harfą. To jest właśnie moneta irlandzka, 1806. Nie wiem, czy będzie widać. Ale jak się dobrze przypatrzymy, to będzie widać może na samym dole. To jest moneta z brązu. No i wyszedł krzyżyk. Szkoda, że nie cały. Szukałem tego dołu, ale niestety nie było. Guzik też fajny wyszedł. Myślałem, że na początku, że to jest moneta hibernia. Tak jak słyszeliście na filmie. Też cienka blaszka. A niestety guzik. No ale fajnie, nie mam takiego w kolekcji. Tu też guzik. Następny. Ups, sorry.
Jakieś ma tam coś, grabery, ale ciężko odczytać. Tutaj z przodu jakiś kwiatek, nie kwiatek. Tak jak dobrze się przypatrzy, to widać. A reszta to nawet nie wiem, co to jest. Jakby ktoś wiedział, ktoś jest mądrzejszy, to może będzie wiedział, od czego to jest. Tu takie coś też. Nie wiem, od czego to jest. Jakaś pokrywka, zatyczka, nie mam pojęcia. Tutaj, tak jak mówiłem na filmie, koło od złotego pociągu. Oczywiście żartuję. Od zabawki jakiejś metalowej. To też nie mam pojęcia. To też jakieś osłona czegoś, nie wiem, może od łożyska, jakaś zatyczka, czy coś w podobie. Nie mam pojęcia. To jest na pewno od lampy naftowej. No i jakieś takie pierdoły. Blaszka jakaś graberowana, nie wiem od czego to jest. Też graber jest na niej, ale tylko taki kawałek. Klamra wyskoczyła. Niestety pęknięta. Jakaś rurka. Też jakieś takie ma wzorki. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, czy się będzie widać. Od czego to mogło być? Nie mam pojęcia. Tu też jakieś... Nie wiem. Też jakieś może maszyny. Zatyczka. Jakieś coś. Nie wiem. Na pewno coś od czegoś. Tu to nie wiem, co to było. Czy to dzwoneczek był jakiś? Czy nie mam pojęcia. No i łuska, tak jak mówiłem, te łuski od shotguna, no i jakaś blaszka, też nie wiem od czego to jest, z jakąś dziurką. Na początku myślałem, że to może od okularów, a może to być, że od okularów, ale nie mam pojęcia. Jakby ktoś wiedział, to mu proszę pisać, posłucham chętnie w komentarzach. Także jak komuś się podobało, to łapka w górę, jeżeli nie, to łapka w dół. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do następnego filmu. Trzymajcie się, pozdrawiam was wszystkich, hej!